Kilka miesięcy temu partia zdecydowała, że będzie funkcjonowała w oparciu o okręgi senackie. I tak w przypadku regionu radomskiego szefem struktur PiSów w powiecie Białobrzeckim, Grujeckim, Przysuskim i Kozienickim był Stanisław Karczewski, a w Radomiu powiecie radomskim, Sztłowieckim, Lipskim i zwoleńskim Marek Suski. Teraz zdecydowano o powołaniu pełnomocników wojewódzkich, którzy mają odpowiadać za przygotowanie do wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. W przypadku województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy będzie. Będzie to Marek Suski. Jest osobą, która raczej wokół siebie w strukturach gromadzi ludzi, a nie odpycha, i wyniki wyborcze, które uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata, one są no, wynikami zadowalającymi. Tak? No, w tych wyborach, mimo tego, że wszyscy byli przeciwko pis wygraliśmy wybory tu w Radomiu i w Okręgu, utrzymaliśmy liczbę posłów sześciu, mamy dwóch senatorów, także no to Wyniki są y, wyborcze bardzo dobre. Wybory samorządowe odbędą się prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku, a do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku.